Witam, kochani, tu Ewa Maj. Po przerwie, która była konieczna, znowu jestem w ten piękny dzień tutaj z przed mojego domu w ogrodzie. I tutaj chciałam się z Wami połączyć z tego przepięknego miejsca, z takich pogodnych wibracji, z takim pomysłem. Inspiracje, motywacje, medytacje, które dzisiaj chciałam zadedykować uzdrawianiu. Jeżeli ktokolwiek z Was potrzebuje jakiejś formy uzdrawiania dzisiaj, teraz, dla swojego ciała, dla swojej duszy, dla swoich czakr, aury, życia, to zapraszam do takiej wspólnej medytacji z inwokacją uzdrawiającą, medytacji uzdrawiania światłem, światłem takim duchowym światłem, wewnętrznym światłem, a także tym zewnętrznym duchowym światłem, które ma dla nas wspaniałą energię uzdrawiającą w zasięgu ręki w zasadzie. Tylko trzeba się na tym skupić, skontaktować z tym źródłem światła i uzdrawiającej energii i mieć z tym kontakt i spowodować, żeby to światło uzdrawiające płynęło do Ciebie, wypełniało te miejsca, które potrzebują uzdrowienia, oczyszczenia. I to można zrobić. Chciałam to zrobić dzisiaj razem z Wami. Ja potrzebuję takiej medytacji uzdrawiającej światłem, ponieważ jestem 2 tygodnie po operacji biodra. Robię sobie codziennie takie medytacje i myślę, że to jest też powód, że bardzo mi to pomaga szybko dochodzić do zdrowia i chodzić, już chodzę całkiem nieźle, no, a to dopiero 2 tygodnie, więc zapraszam, pomyślcie teraz przez chwilę, jakiego rodzaju uzdrawiania potrzebujesz. Jakiego rodzaju uzdrawiania? Może Twoje ciało potrzebuje jakiegoś uzdrowienia? Jakiś organ, jak stawy, nie wiem, plecy, mięśnie, kręgosłup? Może jakaś choroba? Może jakieś dolegliwości kobiece? A może jeżeli się zajmujesz czakrami, masz świadomość, które czakry masz zablokowane lub które czakry należy oczyścić? Albo jeżeli masz świadomość tego, że żyjesz wewnątrz swojej aury, że Twoja aura jest ekspresją tego, jak się czujesz, jakie masz emocje, co reprezentujesz w danej chwili. Może Twoja aura potrzebuje uzdrowienia. Zastanów się przez chwilę, gdzie chcesz skierować strumienie światła, które za chwilę razem będziemy generować, a Ty będziesz przekierowywać te promienie światła do takiego miejsca w Twoim ciele, w Twoich czakrach, w Twojej aurze, do takich miejsc, które potrzebują uzdrowienia. Jeszcze proponuję, jeszcze jest taka opcja, taka wersja tego uzdrawiania. Uzdrawianie, rozświetlanie podświadomości, tam gdzie siedzą nasze różne blokujące, ograniczające nas programy. Można to światło uzdrawiające skierować intencjonalnie, wypowiadając inwokację, która tak przekierowuje to światło, intencją, by podświadomość, na przykład moja podświadomość, żeby oczyściła się z takiego lub innego blokującego mnie programu, który ostatnio zauważyłam, i nazywasz ten program i przekierowujesz światło z boskiego źródła do swojej podświadomości, a ono inteligentne wie, gdzie spenetrować Twoją podświadomość i tam już nad takim programem będzie pracować. Tak, to macie już pomysł, co dzisiaj chciałybyście uzdrowić dla siebie? W swoim ciele, w swojej aurze, w swoich czakrach, a może jakiś program w swojej podświadomości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj jesteście ze mną i że możemy razem zrobić takie magiczne czary-mary dla uzdrowienia. Przy okazji nauczycie się takiej
Takiego sposobu, naprawdę krótkiego i prostego, jak to można zrobić, takie uzdrawianie dla siebie. Mnie to bardzo pomaga i nie trzeba jakiejś bardzo głębokiej medytacji czy specjalnego szamana koło ciebie, żeby ci pomógł to zrobić, bo to ty jesteś szamanem, szamanką dla siebie. I najważniejsze w tym wszystkim jest twoja wyobraźnia i twoja intencja, żeby skupiona była przez chwilę na tym, że jesteś integralnie połączona ze źródłem, które ma dla ciebie uzdrawiające energię. No więc zapraszam. Najpierw pooddychamy chwilę razem, żeby wyciszyć umysł, żeby połączyć się z tym źródłem, żeby się rozluźnić, żeby przejść w troszeczkę inny stan świadomości niż zwyczajny, bo tylko wtedy uzdrawianie przebiega, gdy dzieje się na tych wibracjach głębszych dla nas. Ja będę prowadziła to uzdrawianie głosem, a ty dostosujesz to, co będę mówiła, dostosujesz do swoich potrzeb, ok? A więc teraz zapraszam, żeby najlepiej zamknąć oczy. Słuchajcie tylko mojego głosu i podążajcie za tym swobodnie. Zaczniemy od oddychania. Bierz wdech przez nos ku górze, zatrzymuj nad głową i tam cisza, nic. Potem puszczaj swobodnie wydech w dół przez całe ciało i przez nogi, stopy do ziemi. Puszczaj przez usta i rozluźniaj się od góry w dół. I jeszcze raz, wdech przez nos ku górze i zatrzymaj nad głową jeszcze troszeczkę wyżej. I tam cisza. Nic. A teraz puszczaj swobodnie wydech w dół przez lekko rozchylone usta. Wydychaj i rozluźniaj ciało od góry w dół, a najbardziej rozluźniaj barki, a za tym podąży reszta ciała. Zrób jeszcze jeden taki wdech. Wdech do góry. Zatrzymaj jeszcze trochę wyżej nad głową. Tam już światło jest. Tam już nie ma żadnych myśli i tam jest cisza. Nic. I puszczaj długi, spokojny wydech w dół przez całe ciało i przez nogi, stopy do ziemi i rozluźniaj się jeszcze bardziej od góry w dół. Trzymaj oczy zamknięte. Oddychaj swobodnie takim rytmem pogłębionym i pomyśl, co potrzebuję uzdrowić dzisiaj, teraz. Gdzie potrzebuję skierować uzdrawiające światło, żeby mi pomogło w takiej czy innej dolegliwości ciała, czy duszy, czy podświadomości? Ok. A teraz proszę, połóż lewą dłoń, połóż na sercu, pomiędzy piersiami. Skontaktuj się z miejscem, które ma najwięcej światła w tobie. To jest tak zwane centralne słońce w człowieku. Pomiędzy piersiami światło, słońce, esencja twojej pozytywnej energii. To jest tak zwane boskie serce w człowieku. Ono zawsze świeci, ono powoli oddycha, ono generuje taką piękną energię, uzdrawiającą dla ciebie. Ale bywa, że jest zamącone i zakłócone, gdy są stresy, napięcia, zabieganie, złość, smutek czy depresja. Ale teraz, kiedy jesteś rozluźniona, kiedy oddychasz swobodnie, to słońce w tobie pomiędzy piersiami rozbłysło. I teraz chciałabym, żebyś zrobiła, czy zrobił kilka oddechów tym słońcem. Kilka oddechów przestrzennych, żeby tę esencję pozytywną, tę esencję centralną, którą tam masz, esencję uzdrawiającą, mądrą, wysoką wibrację, spokój, ciszę, błogostan, żebyś oddechami przestrzennymi rozprowadziła we wszystkich kierunkach w swoim polu aury, bo to również cię uzdrawia. Oczyszcza niebywale twoją aurę, twoje ciało, twoje czakry. I zróbmy to teraz razem. Wdech do słońca pomiędzy piersiami i tam cisza, nic, zanurzasz się w tym słońcu. I długi wydech przestrzenny we wszystkich kierunkach wokół ciebie, promieniami tego słońca.
O, i jeszcze raz wdech do słońca, Twojego słońca pomiędzy piersiami. Zanurzaj się tam i cisza, nic. I długi wydech promieniami tego słońca, tego światła z Ciebie we wszystkich kierunkach w Twojej aurze. I poszerza się Twoja aura tymi promieniami słońca, światła. I przesuwają się granice Twojej aury. I podwyższa się wibracja Twojej aury. I oczyszcza się Twoja aura, a tym samym oczyszczają się Twoje czakry, a tym samym oczyszczają się również nagromadzone wokół Ciebie, w Twojej aurze, stresy, pośpiech, smutek, złość, różne myślokształty czy inne rzeczy, tak zwane byty niewidzialne, które potrzebują być wyczyszczone z Twojej aury. Poddychaj w swoim własnym tempie jeszcze przez chwilę. Ten oddech przestrzenny do światła pomiędzy piersiami. Zobacz to wyraźnie i poczuj, jak zanurzasz się wdechem w to słońce pomiędzy piersiami. I cisza, nic. Doświadczasz tego przez chwilę. A potem wydech promieniami do przodu, do tyłu, na boki, do góry i na dół. Jesteś słońcem. Teraz Ty jesteś tym słońcem. Jesteś źródłem tego promieniowania. To źródło jest u Ciebie pomiędzy piersiami. To jest Twoje mądre serce. To jest Twoja esencja pozytywna. To jest bardzo wysoka wibracja. Spokojna, cicha, jasna i czysta, która Ciebie uzdrawia. I ona nie tylko uzdrawia Twoje ciało fizyczne, nie tylko Twoją aurę uzdrawia i czyści. Ta esencja pozytywna, którą pozwalasz teraz oddechem, żeby zaistniała tu wszędzie wokół Ciebie i poprzez Ciebie. Ta esencja pozytywna czyni oświeconym, można powiedzieć, też Twój umysł, Twoją podświadomość, Twoją duszę. Poczuj, jak rozszerza się Twoje pole, w którym siedzisz w środku. Jak to oddychanie przestrzenne słońcem, które jest w Tobie, poszerza i poszerza Twoje pole aury, rozświetla i tak jakby rozgęszcza. I Twoja aura robi się coraz lżejsza, coraz bardziej subtelna, jasna, czysta. Używaj wyobraźni. To wszystko trzeba zobaczyć i poczuć. Wspaniale. Ale to jeszcze nie koniec. Pójdziemy troszkę dalej. Oddycha słońce w tobie. Teraz ty jesteś oddychającym słońcem. A teraz ty, oddychające słońce, uzdrawiające słońce, skontaktujesz się ze źródłem, potężnym źródłem podobnego słońca, ale o wiele większego niż ty, słońca boskiego uniwers, słońca boskiego. Światła boskiego, miłującego, które ma dla nas wszystko to, co nam jest potrzebne do uzdrowienia. Wyobraź sobie, że łączysz się z tym słońcem, boskim słońcem, gdzieś w samym centrum uniwers, gdzieś w wysokich wymiarach, gdzie światło duchowe i tylko światło duchowe już istnieje. I Twoje oddychające słońce promieniami łączy się ze słońcem duchowym wszechświata. I zaczynacie oddychać jednym rytmem, bo Ty jesteś cząstką tego duchowego światła, boskiego wszechświata. I czujesz, że to boskie słońce, słońce wszechświata, ma dla Ciebie miłość, opiekę, najgłębsze zrozumienie, całkowite przebaczenie, otulenie, prowadzenie. Jest takie ciepłe, kochające, miłujące. Jesteś dla tego światła, boskiego światła, najważniejsza. I oddychacie jednym rytmem. Ty i Twoje słońce w Tobie i boskie słońce wszechświata. Oddychacie jednym
rytmem. A gdy oddychacie jednym rytmem, to wtedy w Twoim świecie, w Twoim ciele, w Twojej duszy, w Twojej podświadomości, w całej Twojej istocie przywracana jest wibracja i rytm najbardziej zdrowego, najpotężniejszego, najbardziej kochającego i najbardziej mądrego światła duchowego wszechświata. Jesteś jednym z tym. Jesteś jednym z duchowym światłem wszechświata. I duchowe światło wszechświata bierze cię w opiekę. Zawsze ma ciebie w opiece, tylko nie zawsze ty pozwalałaś, żeby to było całkowite. A teraz to jest całkowite. I teraz z duchowego światła wszechświata, które jest mądre, czuje cię, wie o tobie wszystko, płynie do ciebie taka specjalna wiązka energii. Taka fala energii, taki promień światła w kolorze, który jest tobie teraz najbardziej potrzebny. Widzisz to i czujesz. I ten promień światła specjalny dla ciebie płynie z samego centrum duchowego światła wszechświata, płynie w twoim kierunku, dokładnie w miejsce, które u ciebie potrzebuje uzdrowienia, w miejsce w twoim ciele, w miejsce w twoich czakrach, w twojej aurze lub w twojej podświadomości. Ty się tylko temu przyglądaj, gdzie to światło się kieruje, gdzie ten promień światła penetruje twoją istotę. Przyglądaj się temu i pozwalaj, by to się działo. Mogłaś mieć pomysł wcześniej, żeby uzdrowić lewy bark, czy prawe kolano, czy jeszcze coś innego. A teraz, gdy przyglądasz się temu i jak specjalny promień światła z duchowego, boskiego serca wszechświata przypłynął do ciebie i uzdrawia ciebie, możesz się dowiedzieć, co było tak ważne uzdrowić przede wszystkim, bo ono, to światło, jest bardzo mądre i wie, gdzie przyczyna leży tego, co potrzebuje uzdrowienia. Pozwalaj, żeby to ten promień światła z boskiego serca wszechświata przenikał do ciebie, by cię otulał, by cię uzdrawiał. A teraz wypowiedz w myślach taką inwokację. Inwokację wdzięczności. Wdzięczność też bardzo uzdrawia. Jestem wdzięczna, jestem wdzięczny boskiemu duchowemu światu, które wie o mnie wszystko, kocha mnie, przytula, leczy, uzdrawia. Jestem wdzięczna, że to się dzieje teraz. Dziękuję za tak wspaniałe uzdrowienie. Dziękuję za to otulenie. Dziękuję za wypełnienie mnie tym światłem. Dziękuję, 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 dziękuję. I poczuj przez chwilę taki moment komunikacji z tym boskim duchowym światłem, które ciebie uzdrawia. Co płynie pomiędzy tobą a tym źródłem? Jaka jeszcze inna forma przekazu dla ciebie potrzebna do uzdrowienia tego czegoś w tobie? A teraz na zakończenie uzdrawiania potrzebna jest jeszcze wizja rezultatu. Jak to jest, gdy to już jest? Wyobraź sobie przez chwilę, jak to jest, gdy masz już to uzdrowione. Zobacz siebie w niedalekiej przyszłości, bardzo bliskiej przyszłości, gdy to, co uzdrawiasz teraz, jest już uzdrowione. Wyobraź to sobie bardzo wyraźnie. Poczuj siebie w takiej chwili, w tej niedalekiej przyszłości, gdy to już jest uzdrowione. Jak się wtedy czujesz? Co robisz inaczej? Jak myślisz inaczej? Ile w tobie jest radości? Ile w tobie jest życia? Albo ile w tobie jest spokoju, ile odwagi, tego wszystkiego, czego brakowało ci do tej pory.
A jeśli uzdrawiałaś coś w swoim ciele, to w tej wizji rezultatu zobacz, jak to w twoim ciele i poczuj jest uzdrowione i że masz na to dowody. Wyobraź sobie dowody na to, że to jest uzdrowione. Sytuację, w której jesteś, a staw barkowy, który się porusza bez bólu, biodro, które się porusza bez bólu, łatwo i swobodnie. Czy kobiece sprawy, to jak to jest, gdy to już jest? I w tym przeżywaniu w wyobraźni, tej chwili uzdrowionej, podziękuję jeszcze raz. Dziękuję, że to jest uzdrowione we mnie. Dziękuję, że to zostało uzdrowione we mnie. Uzdrowione doskonale, w najlepszy sposób przez boskie, mądre światło boskiego wszechświata, serca wszechświata. Dziękuję, że to się dokonało. Dziękuję. I weź teraz głębszy wdech i wydech. Jeszcze nie otwieraj oczu, jeszcze chwileczkę. Pamiętaj, że to światło boskiego serca wszechświata zawsze się z tobą komunikuje, zawsze z tobą jest. Zawsze możesz się z nim połączyć i zwrócić o taką czy inną formę uzdrawiania. Jak również to światło tutaj, twoje, osobiste, boskie światło w tobie, ta esencja pomiędzy piersiami też zawsze w tobie jest. Tylko trzeba przekierować na to uwagę i zacząć tym oddychać. Oddychać, powoli oddychać i się tym otulać. I to jest niebywały rodzaj uzdrawiania. Dodaje sił, czyści umysł, całkowicie cię uwalnia od strachu, od stresu w kilka minut. Jesteś chodzącym światłem. Jesteś żywym, chodzącym, oddychającym światłem. Jesteś uzdrowiony. Jesteś uzdrowiony. Ja jestem uzdrowiona. Ja jestem światłem. Dziękuję. A teraz powoli, powoli, powoli we własnym tempie otwórz oczy, przeciągnij się, rozejrzyj się dookoła. Jak się teraz czujesz? Czy jest zmiana w twoim samopoczuciu? W ciele, w umyśle, w psychice, w kolorze twojej aury? Na pewno jest. Jeśli potrzebujesz takiej formy uzdrawiania, nawet na co dzień, żeby łatwiej wstać z łóżka, żeby przejść przez jakieś trudne problemy, przez szarugę dnia codziennego, kontaktuj się ze światłem w tobie i ze światłem wszechświata. To wszystko zmienia na lepsze. A mnie bardzo pomaga w bardzo szybkim dochodzeniu do formy po operacji biodra, którą miałam 2 tygodnie temu przecież. To jest zupełnie inny wymiar. Przyspiesza leczenie, przyspiesza zdrowienie. Przyspiesza również, kochani moi, układanie się różnych okoliczności, bo to światło nie tylko ciebie uzdrawia tu fizycznie czy w aurze. To światło działa globalnie. Ono uzdrawia również twoje okoliczności. Jeszcze zanim się pożegnamy, poczuj, jak to jest być wewnątrz takiego pola światła, takiej kuli świetlistej, którego źródło generuje się tutaj z ciebie poprzez oddychanie z twojego boskiego serca. Jak to jest? Czy czujesz się lżej, gdy jesteś tym oddychającym światłem i twoja aura jest tym wypełniona? Czy gdzieś zniknęło zmęczenie? Czy nabrałaś więcej energii do życia, jasnego myślenia? Czy gdzieś zniknął ból, a pojawił się komfort? Ja myślę, że tak.
Możecie z tego korzystać na co dzień. To jest bardzo prosta technika. Twoje światło, boskie światło wszechświata. Ze świadomością łączysz się z tym, ze świadomością, że to jest mądre, wie o tobie wszystko, ma wszystko, każdą energię, każdą cząsteczkę i wibrację potrzebną tobie do uzdrowienia. A ty pozwalaj, żeby to się działo, żeby ciebie to wypełniało. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję serdecznie. I miłego dnia życzę. Spotkamy się za tydzień. Bardzo byłabym szczęśliwa, gdybyście tutaj już po zakończeniu tego live'a opisały króciutko swoje uczucia, czy jakich doświadczyłyście form oczyszczenia czy uzdrowienia. Po prostu krótkie wpisy, żeby się czymś podzielić na ten temat. Dziękuję za waszą obecność tutaj. Pozdrawiam serdecznie. Za chwilkę opublikuję to na Facebooku. Będziecie mogli z tego korzystać, mogły korzystać w nieskończoność. No i przesyłam wam dużo, dużo promyczków z Australii. Przepiękny dzień, niedziela. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję wam wszystkim. Pa, pa. Ewa May.